Eucharystia, przemienienie, transubstancjacja, ostatnia wieczerza, pamiątka. Zapraszam na odcinek. Witajcie. Nagrałem już kilka filmów na temat zrozumienia rzymskokatolickiego, Eucharystii, czyli przemienienia, czyli transubstancjacji. Dzisiaj w tym filmie chciałbym pokazać trochę drugą stronę. Pokazać, jak chrześcijanie ewangeliczni podchodzą do słów Pana Jezusa, aby czynić to na pamiątkę. Czasami się zdarza, że rzymscy katolicy zarzucają ludziom wierzącym ewangelicznie, mówią wręcz, protestanci nie są posłuszni słowom Pana Jezusa, ponieważ nie przestrzegają wieczerzy, nie są posłuszni tym słowom. Otóż to jest nieprawda i wszyscy chrześcijanie są posłuszni tym słowom. Wszyscy chrześcijanie, których znam, chrześcijanie ewangeliczni, chrześcijanie biblijni, są posłuszni i spożywają pamiątkę. Natomiast zrozumienie tego jest inne niż w Kościele rzymskokatolickim. I w tym odcinku chciałbym zrobić takie połączenie trzech innych podcastów czy audycji. Wytnę z nich fragmenty i umieszczę w notatkach linki do pełnych audycji. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał się z nimi zapoznać, to zachęcam. Pierwszy fragment to jest podcast Pawła Bartosika, który w bardzo fajny sposób tłumaczy, jak chrześcijanie ewangeliczni rozumieją pamiątkę. Drugi fragment to jest podcast Pawła Jurkowskiego, który też tłumaczy takie porównanie, może trochę transubstancjacji ze zrozumieniem ewangelicznym. I trzeci fragment to jest dr Fruchtenbaum, który mówi trochę o tym, jak przebiegało to za czasów Pana Jezusa, jak można zestawić Paschę, którą Pan Jezus przeżywał, z tymi słowami, które dokładnie wypowiedział. Myślę, że to jest bardzo cenne, bo pokazuje nam od strony trochę żydowskiej, oczywiście to jest Żyd, który jest nawrócony do Chrystusa, więc on widzi, że wszystkie znaki, które miał Izrael, które były przy wyjściu z Egiptu, one prowadzą do Chrystusa. I mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawy materiał. Jeżeli by ktoś miał pytania, to zachęcam, piszcie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Żyjąc wiarą w realnym świecie. Z tej strony pastor Paweł Bartosik z Gdańska. Dziś krótko na temat obecności Chrystusa podczas komunii, podczas Eucharystii czy Wieczerzy Pańskiej. W zasadzie wszystkie nurty Kościoła Powszechnego wierzą w obecność Pana Jezusa podczas komunii. Różnica pomiędzy nimi dotyczy natomiast sposobu, w jaki jest on obecny. Kościół rzymskokatolicki wierzy w realną, tak zwaną substancjalną obecność Chrystusa pod postacią chleba czy opłatka. Rzymskokatolicka nauka o transubstancjacji oznacza, że po słowach konsekracji wypowiadanych przez kapłana Pan Jezus staje się obecny podczas komunii w sposób właśnie cielesny czy substancjalny, czyli konsekrowana hostia pozostaje ciałem Chrystusa w sposób trwały, a więc również po zakończeniu sakramentu. Hostie po konsekracji są przedmiotem czci, adoracji, używa się ich także przy następnym rozdawaniu komunii. Luterańskie zrozumienie obecności Jezusa jest zbliżone, nazywamy je konsubstancjacją, czyli chleb jest rzeczywistym ciałem Chrystusa, lecz jest nim jedynie podczas spożywania go w trakcie Wieczerzy Pańskiej. Po zakończeniu komunii chleb czy opłatek pozostaje zwykłym chlebem. W obu tych powyższych przekonaniach, rzymskokatolickim czy luterańskim, obecność Jezusa podczas komunii jest właśnie szczególna, fizyczna czy cielesna i realna. W cwingliańskim ujęciu, reprezentowanym przez większość zborów ewangelicznych, na przykład przez baptystów, zielonoświątkowców, wielu ewangelicznych chrześcijan, Pan Jezus jest obecny również podczas Wieczerzy Pańskiej, lecz w tym samym sensie, w jakim jest obecny wszędzie indziej. Czyli Pan Jezus jest wszechobecnym, wszechwiedzącym Bogiem, dlatego jest w każdym miejscu, w każdym czasie. Jego obecność podczas Wieczerzy Pańskiej nie różni się od Jego obecności podczas koncertu,
wycieczki do lasu czy kolacji rodzinnej. Chrystus jest obecny przy każdym posiłku, więc również przy wieczerzy pańskiej, która jest jedynie symbolem. Reformowane nauczanie, z którym się utożsamiam, podkreśla, że wniebowstąpienie Chrystusa oznacza jego fizyczną nieobecność na ziemi, czyli Jezus zasiadł po prawicy Ojca w niebie. Gdybyśmy zapytali w tej chwili, gdzie znajduje się fizycznie Jezus jako Bóg człowiek w zmartwychwstałym ciele, no odpowiedź brzmi: Pan Jezus fizycznie jest w niebie, udał się do nieba w zmartwychwstałym ciele, nie jest cieleśnie tutaj na ziemi. I zauważając tę prawdę, reformowana teologia mówi, że jednocześnie Pan Jezus jest realnie obecny podczas Wieczerzy Pańskiej. I choć nie jest to obecność cielesna, to jest to obecność jak najbardziej realna i szczególna. Aby była ona realna i szczególna, wcale nie musimy uciekać się do stwierdzenia, że jest to obecność cielesna czy fizyczna. Nie wszystko realne musi być fizyczne. Pan Jezus jest obecny w szczególny sposób podczas Eucharystii, w inny sposób, aniżeli jest obecny podczas na przykład rodzinnego obiadu. Jest obecny pośród nas w czasie Wieczerzy Pańskiej dzięki Duchowi Świętemu, którego posłał po swoim fizycznym odejściu. Dzięki mocy Ducha Świętego Bóg karmi nas ciałem i krwią pańską poprzez fizyczny chleb i wino. Jednak to nie one ulegają przemianie, lecz przyjmujący z wiarą chleb i wino. Przemiana odbywa się nie na stole, lecz na krzesłach. Nie w elementach Wieczerzy Pańskiej, ale w uczestnikach Wieczerzy Pańskiej, którzy spożywają ją z wiarą. To dzięki działaniu Ducha Świętego mówimy, że zwykłe narzędzia, zwykłe środki niosą niezwykłe skutki. Dzięki działaniu Ducha grzeszna Maria wydaje na świat bezgrzesznego człowieka. Dzięki działaniu Ducha grzeszni, omylni ludzie spisują bezbłędne, święte Boże Słowo. Dzięki działaniu Ducha zwykła woda staje się Bożym środkiem włączenia do społeczności Kościoła. Dzięki działaniu Ducha zwykły chleb i zwykłe wino stają się elementami duchowego posilenia i wspólnoty z Bogiem wokół stołu. Wszystko to czyni Duch Święty. Zatem, kiedy mówimy o obecności Chrystusa podczas Eucharystii, podkreślamy dwie biblijne prawdy. Po pierwsze, prawdę o cielesnej nieobecności Jezusa. Sprawujemy komunię, aż Pan przyjdzie. Co oznacza, że obchodzenie Wieczerzy Pańskiej jest wyznaniem wiary, że Chrystus cieleśnie jeszcze nie przyszedł. Druga prawda dotyczy realnej, choć nie fizycznej, obecności Jezusa przy stole Pańskim. Realne niekoniecznie oznacza fizyczne. Spójrzmy na chleb i wino oczami wiary. Bierzmy je rękoma wiary. Spożywajmy ustami wiary. Sam Chrystus karmi, umacnia nas w ten sposób swoim ciałem i swoją krwią. Pan Jezus ustanowił pamiątkę zawarcia ze swoim ludem nowego przymierza przez ofiarowanie swojego ciała i przelania jego krwi na odpuszczenie naszych grzechów i pojednania nas z Bogiem. A tymczasem religijni hierarchowie przez podłe szamaństwo robią z tego własny użytek, czyniąc siebie pośrednikami, niezbędnymi pośrednikami, kapłanami. Mówią o cudzie zamiany chleba w prawdziwe ciało Jezusa pod postacią chleba. Mówią o cudzie zamiany wina w prawdziwą krew Chrystusa pod postacią wina. Pokażcie mi chociaż jeden biblijny cud pod taką postacią. Cud, który jest prawdziwym cudem, ale jest pod postacią nie cudu. Wyobraźcie sobie Pana Jezusa, który zamienia wodę w wino pod postacią wody. Oni próbują i mówią: to woda przecież. Jezus mówi: nie, nie, ja zamieniłem ją. To jest prawdziwe wino, tylko jest pod postacią wody, ale to jest prawdziwe wino.
Co to za cud? Każdy taki cud może zrobić, nawet ja mogę zrobić taki cud. Wziąć tu wodę i zamienić ją w wino i powiedzieć, to jest wino pod postacią wody. Każdy może zrobić taki cud. Wyobraźcie sobie cud Pana Jezusa, rozmnożenia chleba i rozmnożenia ryb pod postacią nierozmnożenia. I ci głodni ludzie przychodzą i oni mówią, oto macie, jedzcie. Nie, nic im nie dają, ale mówią, my dajemy. To jest cud, to jest rozmnożenie, tu jest tego tysiące. Uwierzcie tylko bierzcie, jedzcie. Wyobrażacie sobie cud najedzenia się tych głodnych ludzi pod postacią głodu? No to jest taka niedorzeczność. To o takim cudzie tutaj mówimy. To przypomina mi dzisiaj liczne, charyzmatyczne uzdrowienia pod postacią choroby. Kiedy ludzie chorzy przychodzą i się nad nimi modlą i mówią, jesteś uzdrowiony. Jesteś uzdrowiony. Prawda, jeszcze nadal nic nie widać. Nie widać uzdrowienia, nie widać żadnej zmiany, niczego, ale oni mówią, jesteś uzdrowiony. Już jesteś, tylko wiesz, to już się stało, to już jest rzeczywistość. Ale postać jest nadal niezmieniona. Dalej nie widzą, tak jak nie widzieli, dalej są głusi, tak jak byli głusi, ale mówi się im, że są uzdrowieni. Że to tylko symptomy, że to tylko pozór, że to tylko postać, ale rzeczywistość jest rzekomo już inna. Ja nie widzę, żeby Pan Jezus komukolwiek takie cuda czynił. Widzieliście kiedyś, czytaliście o takich cudach w Biblii? Że Pan Jezus uzdrowił trędowatych i powiedział, już jesteście uzdrowieni, już nie macie trądu, a oni dalej w trądzie są. Że Jezus uzdrowił ślepego i on odzyskał wzrok, ale tak naprawdę dalej nie widział. Dalej był ślepy. Jezus mówi, jesteś uzdrowiony, tylko wiesz. Kiedy Bóg czyni cuda, to te cuda są cudowne. Są nadprzyrodzone, są do zweryfikowania, są do dotknięcia, są do zobaczenia i nie ma wątpliwości, że Bóg uczynił cud. O takim Bogu mówimy, z takim Bogiem mamy do czynienia. Nie z Bogiem, który czyni cud w taki sposób, że mówi nam, że to jest cud, a my tego cudu nie widzimy. Tylko kiedy Bóg czyni cud, to nie ma wątpliwości, że Bóg uczynił cud. A żeby ten chleb się zakwalifikował na tą ceremonię, on musiał wypełnić trzy warunki. Kiedy Jezus powiedział, to jest moje ciało, on wtedy wypowiadał to stwierdzenie tylko odnośnie właśnie tego rodzaju chleba. First of all, it has to be unleavened. Po pierwsze, one ma być bez zakwasu. Leaven is a symbol of sin. Ponieważ zakwas jest symbolem grzechu. And the body of the Messiah was unleavened or sinless. Ciało Mesjasza było bez zakwasu, było bezgrzeszne. Had he committed even one sin, he would have been disqualified from being the Passover sacrifice. Gdyby on popełnił chociaż jeden grzech, wtedy byłby dyskwalifikowany, ażeby być ofiarą paschalną. But he's the only Jew who ever lived that kept the Mosaic law perfectly. Ale on jest tylko tym jedynym Żydem, który kiedykolwiek dotrzymał wszelkich prawa Mojżeszowego. And therefore had an unleavened, sinless body. W ten sposób też miał właśnie miał ciało bez zakwasu, ciało bezgrzeszne. Second requirement is it must be striped. Drugim wymaganiem jest, że ten chleb musi posiadać takie cięgi. If these stripes were missing, they could not be eaten during the Passover. Gdyby te cięgi nie były tam obecne, ten chleb nie mógł być spożywany w trakcie święta Paschy. And the body was also striped by way of the Roman whip at the time of the scourge. I ciało Mesjasza także otrzymało takie cięgi poprzez ubiczowanie przez Rzymian. Isaiah 53 also prophesies. Izajasz 53 także przepowiadał. With his stripes we are healed. Że poprzez jego cięgi zostaliśmy uzdrowieni. Thirdly, must also be pierced. Trzecim elementem jest to, że także musi być posiadać dziury. So light will come through the unleavened bread. Także światło może być widoczne poprzez te dziury, przez te przebicia. If these holes were missing, it could not be eaten at Passover. Gdyby te dziury w tym chlebie brakowały, wtedy on nie mógł być spożywany w trakcie święta Paschy. In the body, the Messiah was also pierced twice. Ciało Mesjasza także zostało przebite dwa razy. First by the nails in his hands and his feet. Najpierw poprzez gwoździe u jego rąk i stóp.
Secondly, by the spear pierced into his side by the Roman soldier. Drugi raz poprzez włócznie, która została wbita przez rzymskich żołnierzy. Zechariah chapter 12 verse 10 prophesies something for the future. Zachariasz 12:10 przepowiedział coś odnośnie przyszłości. Someday the whole nation will come to believe on him. Że któregoś dnia cały naród uwierzy w niego. It says they shall look unto me whom they have pierced. I mówi tekst, że oni będą patrzeć na tego, którego przebodli. So being pierced, striped, unleavened, it's a unique picture of the body of the Messiah. Tak więc bycie przebitym, posiadającym cięgi i będący bez zakwasu jest szczególnym symbolem ciała Mesjasza. Now go back to the central ceremony. Teraz przejdźmy do tej centralnej ceremonii. Only one bag with three compartments. To był jedna torba posiadająca trzy kieszenie. In the observance, the middle one is taken out. W trakcie obserwowania, w trakcie tego święta, w trakcie tego wieczoru, środkowy jest wyciągany, broken in two, łamany na dwie części. Half will then be wrapped up in linen cloth. I połowa z tego jest zawijana w chustę lnianą. It'll then be hidden away for a while. I jest chowana przez na pewien czas. Then sometime later in the service, it'll be removed from its hiding place. I po jakimś czasie później w trakcie ceremonii jest wyciągana ze swojego miejsca schowania. Then broken up into smaller pieces, each one on the table partakes of a small piece of the bread. I łamana wtedy na kawałki i każdy uczestniczy bierze sobie kawałek z tego połamanego chleba. And this is done in connection with the third cup of wine. I to jest czynione w połączeniu z trzecim kielichem wina. Again, they don't explain the meaning of these different steps. I jeszcze raz, oni nie wyjaśniają, co oznaczają te poszczególne elementy, poszczególne kroki tej ceremonii. But Jews become believers in the Messiah, come to recognize the significance of this. Ale Żydzi, którzy uwierzą w Mesjasza, w tym momencie są w stanie rozpoznać znaczenie tych kroków tutaj. There is one bag with three compartments. Jest jeden worek z trzema kieszeniami. We believe in only one God. My wierzymy tylko w jednego Boga. But scriptures teach he exists in three persons. Ale Pismo naucza, że On istnieje w trzech osobach. The Father, the Son, and the Spirit. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty. Only the middle one is taken out ceremonially. Tylko ten środkowy bochenek jest wyciągany w trakcie ceremonii. This is a picture of the incarnation. To jest obraz inkarnacji, wcielenia. When God took on physical form in the person of the Messiah, kiedy Bóg przyjął widoczną formę w postaci Mesjasza, and so the Word became flesh. Tak więc Słowo stało się ciałem. And then the breaking of it is a picture of His death. I łamanie tego chleba jest obrazem Jego śmierci. When He came to this part of the ceremony, He said, "This is My body given for you." Kiedy On przyszedł do tej części ceremonii, On wtedy mówi, to jest moje ciało, które za was zostanie złamane. Then wrapped up in linen cloth. To wtedy, później to jest zawijane w chustę lnianą. New Testament testifies that when he was the body came down from the cross, it was also wrapped up in linen cloth. Nowy Testament poświadcza, że kiedy on został zdjęty z krzyża, także został zawinięty w lnianą chustę. The hiding away is a picture of the burial. Chowanie tego jest obrazem jego pochowania. Sometime later, it is removed from hiding and unwrapped. W pewnym parę chwil później, w trakcie ceremonii, jest wyciągany z tego schowania i jest rozwijany. Symbolizing the resurrection. I to symbolizuje jego zmartwychwstanie. This part is done in connection with the third cup of wine. To jest czynione w połączeniu z trzecim kielichem wina. And the resurrection occurred on the third day. I zmartwychwstanie odbyło się dnia trzeciego. Now 1 Corinthians chapter 15 verses 1 through 4 Paul defines exactly what the gospel is. W pierwszym liście do Koryntian 15 wiersze 1 do 4 Paweł wyraźnie wyjaśnia co jest zawartością Ewangelii. Three things alone that we need to believe for salvation. Trzy rzeczy same w sobie, które musimy uwierzyć, ażeby zostać zbawionym. But number one, Messiah died for our sin. Po pierwsze, Mesjasz zmarł za nasze grzechy. Secondly, he was buried, the evidence of his death. A po drugie, on został pogrzebany, co jest dowodem jego śmierci. And thirdly, rose again on the third day. I po trzecie, że on zmartwychwstał dnia trzeciego.
W te trzy elementy musimy uwierzyć, żeby zostać zbawiony, i tylko w te trzy elementy musimy uwierzyć. I zauważcie, wszystkie te trzy elementy są częścią tej ceremonii tutaj. Ariel Ministries has different branches around the world. Ariel Ministries, Ariel służba posiada oddziały w różnych częściach świata. A number of them have a public ceremony to which many unbelievers come. Wiele z nich posiada właśnie takie publiczne ceremonie święta Pasy, na które wiele niewierzących przychodzi. And they explain this ceremony very carefully. I oni wtedy wyjaśniają tą ceremonię bardzo wyraźnie i ostrożnie. As a result, we've often seen Jewish people coming to faith based upon this particular ceremony. I rezultatem jest tego właśnie, że bardzo często zdarza się, że w trakcie właśnie wyjaśniania tej ceremonii ludzie żydowscy nawracają się na Mesjasza, przyjmują go jako Mesjasza. Mam nadzieję, że te fragmenty, które tutaj pokazałem, zainteresują Was do tego, aby zbadać to, aby sprawdzić faktycznie, jakie znaczenie mają słowa Pana Jezusa, które wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy. Najważniejsze i tak w tym wszystkim jest to, aby każdy z Was czytał Słowo Boże, bo Duch Święty pokazuje nam prawdę, tak? Zestawiamy czasami różnych ludzi, pokazujemy różne zrozumienia, a tak naprawdę Duch Święty powinien Was przekonać o prawdzie. Dlatego zachęcam, jeżeli jesteś rzymskim katolikiem, nie bazuj zbyt mocno na nauce Kościoła, tylko sam czytaj Słowo Boże. Jeżeli jesteś chrześcijaninem ewangelicznym, to także musisz znać Słowo Boże doskonale i sprawdzać różnych nauczycieli, czy to, co głoszą, jest faktycznie zawarte w Słowie Bożym. Za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia z Bogiem. Almighty Father.